Cześć, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu doczekaliśmy się wielkiej aktualizacji. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co wprowadziła nowa aktualizacja, w skrócie szybko opowiem. Do gry zostały wprowadzone 2 nowe tryby, 3 nowe skiny oraz jeden legendarny zadymiarz. Więc na samym początku, jeżeli się jaracie nową aktualizacją, zostawcie łapeczkę w górę, pokażcie ile was jest. Mam nadzieję, że pod ten film zostawicie tak 20 tysięcy łapek. I moi kochani, teraz was zaskoczę. W dzisiejszym odcinku nowego legendarnego zadymiarza możecie wygrać. Jak widzimy, Sandy jest do kupienia w sklepie i kosztuje on 700 gemów. Jest to równowartość 200 zł, a jedna osoba z was dzisiaj go wygra. Aby wygrać Sandy, musisz wykonać kilka prostych kroków. Zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dołącz do mojego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie i pod najnowszym zdjęciem, tam gdzie znajduje się Sandy, oznacz 3 osoby. Mam nadzieję, że tego typu konkurs wam się podoba. Ja za was wszystkich mocno trzymam kciuki, a wyniki konkursu ogłoszę dzisiaj na moim Instastory oraz YouTube Story. Zanim kupimy Sandy'ego, sprawdźmy sobie, co mamy w sklepie. Jak widzicie, jean piracki, przebranie już wkrótce, nie mogę na to nacisnąć niestety, ale za to mamy do kupienia za 2,5 tysiąca gwiezdnych żetonów czerwonego czarodzieja Barley'a. 2,5 tysiąca? Moim zdaniem troszeczkę za dużo. Ja się na chwilę obecną wstrzymam, bo zbieram sobie na coś innego. Na chwilę obecną nie powiem wam na co. Okej, moi drodzy, kupujemy ofertę za 240 zł. Mam nadzieję, że to docenicie i zostawicie tą łapeczkę w górę i że pod tym filmem te 20 tysięcy łapek minimum siądzie. Moi drodzy, odblokowujemy. Woohoo! Mamy to nowy zadymiarz Sandy. Sandy to zadymiarz, któremu odebrano sen, ale za to dano władzę nad piaskiem. Potrafi miotać we wrogów ostrym żwirem albo wzniecić burzę piaskową, by ukryć sojuszników. Brzmi naprawdę mega ciekawie. Zobaczmy naszego nowego zadymiarza. Tak, mamy go odblokowanego. Jest i Sandy, zobaczcie jaki jest nadpobudliwy. W ogóle gościu nie ma siły nawet ręki podnieść. Hura, tak jest. Przecudowna postać. Otwórzmy sobie jeszcze te skrzyneczki. Punkty mocy do Sandy, punkty mocy do Sandy i punkty mocy do Sandy. Czy mamy jeszcze jakiegoś mega boxa do kupienia w zanadrzu? Z tego co widziałem, mamy za 60 gemów. Kupię. Kupię, punkty niech spadną do Sandy. Uwaga, moi drodzy. Punkty mocy do Sandy 150. Super. Ulepszymy sobie go. W sumie mogę... A, już nie mam w promocji mega boksika. Szkoda, chciałem jeszcze troszeczkę dokupić. Ulepszmy sobie teraz Sandy'ego. Drugi, trzeci, czwarty. Pięknie. Mamy to, moi drodzy. I teraz sprawdźmy sobie nowe eventy. Let's go. Odblokujmy wszystkie eventy. Jak widzicie, nowego eventu na chwilę obecną nie ma. Ej, to jest naprawdę dziwne. Tu powinien się pojawić jeszcze jedno okienko z eventem w tym oto miejscu, ale na chwilę obecną nic nie widać. Dobra, moi drodzy, ja się nie mogę doczekać gierki solo. Jeszcze odbierzmy jedną skrzyneczkę. Tak jest, mamy możliwość ulepszania. Tak, jeszcze raz możemy ulepszyć Sandy'ego. Graj, lecimy. Okej, moi drodzy, mapa jest przecudowna. Są już dwie postacie Sandy'ego. Okej, ja na pewno po 1080 biję podstawowym atakiem. Dużo, dużo, nie sądziłem, że aż tyle. Okej, mamy dwa power cubesy. Udajemy się na środeczek. Kto odpuścił te skrzynki? Jakiś Sandy, czekajcie, czekajcie. Patrzcie, mogę go bić przez skrzynki? Tak, mogę go bić. Co to się stało, że ja tak bardzo łatwo go pokonałem? Dobra, wbijamy od razu w burzę i wjeżdża Mortis, Mortis, raz, dwa. Pięknie, patrzcie, znikam w burzy. Jestem w tym momencie niewidzialny. Tu się troszeczkę pojawiłem, ale to nie szkodzi, bo chciałem rozwalić te skrzynki. Po 4000 hituje, co tu się wyrabia? Mamy Piperkę i ona myśli, że mi skroi ślurpa. No niestety, ale się myliłaś, droga Piperko. Muszę uciekać, bo ona mnie tutaj niestety za mocno podhaczy. Trzech zadymiarzy zostało do końca. Ja stoję sobie na środeczku w krzakach i mi się wydaje, że lecimy po kolejnego ślurpika. Tak jest. Lecimy po ślurpa. Tutaj idzie ośmiobitowiec, który dostaje raz, dwa, dwa strzały. Ja dziękuję. Teraz czas wyjaśnić tą Piperkę. Lecę dalej nabuzowany na tym siorbie. Ona fokusuje krzaki, ale możemy tu ściągnąć na hita. Powiem wam. Bomba. 4500. Pierwszy win. Łatwo, łatwo, moi drodzy, co tu się wyrabia z tym Sandy? Pierwszy, drugi poziom, plus 10 gwiezdny, zresztą też trafia na moje konto. Teraz sprawdźmy sobie Sandy w trybie duo.
I teraz, moi kochani, wpadłem na taki pomysł. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 20 tysięcy łapek, od razu maksuję Sandiego do fulla i nagrywam wam odcinek z nowego Star Powera do tej zwariowanej postaci. Deal? Deal. Mam nadzieję, że taki układ wam pasuje. Okej, moi drodzy, jestem w drużynie z 8-bitowcem. Ja od razu, Redhead, radzę cisnąć w krzaki. Tu jest jakiś 8-bitowiec. Wow, 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 Piper, Piper! 8-bit, dobra, zabiłem. 8-bitowcu, atakuj trochę tutaj ekipę. On nie wie, gdzie jest, dobra. Ja to kroję. Ja to wszystko kroję. Lag! Mam te cube na szczęście. Ten 8-bitowiec jest jakiś słabym troszeczkę graczem. Czekamy na ślurpika. I ja tu zaraz porządeczek zrobię cały. Dobra, mamy kolejnego 8-bitowca. Raz, dwa, trzy. Leży. Znikamy. W sandstormie znikamy. Zbieramy cube'a. Raz, dwa, trzy. Leży kolejny. Podnoszę te cube'y. Mam już 9 power cube'ów. Zobaczcie, co się dzieje. Ja jakoś za mocno, mi się wydaje, pushuję. Znikam w burzy. Dobra, nie udało mi się zniknąć. Mamy Mortiska, który jest chyba away from keyboard. Raz, dwa. Tak jest, na dwa hity. Ta Piperka, powiem wam, żeby mnie trafiła. By mnie trafiła za 8000 na pewno. Ale ja się nie daję. Bibi na szóstym ją goni. Teraz ją chyba tam spałuje. Tak jest, ja podjeżdżam Sandy do tej Piperki, raz, dwa. Znikam w burzy. Ona teraz, ta Bibi, nie podejdzie, bo nie wie, w którym miejscu jestem. I ja ją puszuję. Gdzie ona jest? U góry. Okej, leżysz. Jeszcze raz, leży Bibi. Zobaczcie, co się dzieje. W ogóle wykerowałem całą gierkę. Nawet z tym 8-bitowcem nie grałem w duo. On jeszcze zginął. Nie mam pojęcia, jakim cudem i w jaki sposób. Piper na 10. Bomba. Znikam, kraję cube'y. 19 poziom Sandy. Ślurpik. Wjeżdżam w Sandstorma. I resetuję gościa. Bomba. 5220. 92, przepraszam. No co mogę powiedzieć? No jest przesadzony ten Sandy, a wy, przypominam, możecie go dzisiaj wygrać. Skoro dobrze nam tam idzie, teraz zagramy zbiorę klejnotów i sprawdźmy, jak Sandy będzie się sprawowała. Jak widzimy, w przeciwnej drużynie nie ma Sandy, więc oni nie będą znikali i z pewnością za chwileczkę się wkurzą, bo nie znają jeszcze taktyki, jak grać przeciwko Sandy. Tu chyba dwóch porobię. Rzucam tutaj od razu Sandstorma na środek. 8-bit dostaje, leży. I patrzcie, gdybym miał jeszcze Star Powera, bym już leczył swoich sojuszników, ale na chwilę obecną jeszcze tego Star Powera nie ma i przypominam, 20 tysięcy łapek i maksuję tą postać i odcinek nawet wjeżdża jutro. I testujemy Star Powery. Dynamite, cyk, cyk, leży. Okej, ten 8-bitowiec ma tam postawiony ulti. I trzeba by było to rozwalić szybko. Sandstorm. Troszeczkę rzucę go niżej, tego Sandstorma, żeby oni nie mieli właśnie takiego zasięgu. Mamy już 7 gemów. Tajna, już leży, zobaczcie, co się dzieje. Oni nawet nie wiedzą, jak jestem blisko ich, nich i cały czas giną, dobra. Raz, leży Sandstorm. Ten Dynamite też powinien leżeć, zaraz. Dobra, dobił go ten 8-bitowiec. 9, 10, Farel ma 10 gemów. Ten Karl już powinien wjeżdżać na tym ulcie od razu, bezpośrednio. No ja sobie uciekam na lajciku z burzy. Zobaczcie, co porobiliśmy. Gierkę 9, 8, 7. Sam zebrałem 10 klejnotów, więc ta postać jest naprawdę, naprawdę przekozacka. Boję się, że dostanie nerfa i jej okrąg niedługo będzie troszeczkę mniejszy. Albo będzie po prostu duża, krócej trwała. 8 puszek ląduje na moje konto, a my lecimy dalej. Sprawdźmy teraz, jak nowy Zadymiar sprawdzi się na o boisku piłkarskim w ten sposób. To nie jest już pole bitwy, tylko boisko piłkarskie. Mamy w przeciwnej drużynie Bulla. Okej, okay, rzuciłem tu Sandstorm, żeby mniej więcej nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Okej, okay. Pięknie. Bomba, jeszcze tutaj dobite. Dawaj, wbijaj tam, biegaj, tak jest, Hugo Olmenda strzelił gora. 1-0 dla drużyny Farala. Ten Bull od razu wjeżdża. Wow, zresetował nas. Rzucam tu Sandstormik. Uciekam sobie, na spokojnie uciekam. I obijam tego 8-bitowca. 8-bitowiec lewy. Co się dzieje z tą tarą? Obrońcie to! Wow, na szczęście ta Bibi panowała nad sytuacją i obroniła bramkę. Dobra, ja nie mam życia. Ja nie mam życia za dużo. Muszę poobijać. Dobra, ten Bull tutaj chciał troszeczkę przyfisiować. Jakbyś tego 8-bitowca położył jeden z drugim, by było super. Dobra, uciekam z tą piłką.
Weźcie mi tutaj jakąś fajną pozycję, wypracujcie, chłopaki. Dobra, jestem. Dobijam! Aj! Ult stracony, ale niestety nie trafiłem, bo obrońcy byli na linii obrony. Dobra. Jeszcze raz, lecę szybko. Tak jest! Gracz Icku2006 zdobył gola. Powiem wam tak, za dużo w tym meczu nie zrobiłem. Wygraliśmy, ale mi się wydaje, że Sandy i tak się sprawdza w tym trybie. Tak wygląda, moi kochani, nowy legendarny zadymiarz. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Przypominam, że każda łapka w górę to jest jedna szansa więcej na wydropienie legendarnego nowego zadymiarza z darmowej skrzynki. Sprawdźcie to koniecznie. No i nie zapomnijcie również wziąć udziału w konkursie na Sandiego, którego będziecie mogli odblokować już nawet dzisiaj. Wystarczy, że stawiacie łapeczkę w górę, subskrybujecie kanał, a pod najnowszym zdjęciem na Instagramie oznaczycie trzech swoich znajomych. Ja dziękuję wam wszystkim w tym momencie za uwagę. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!